Hej, cześć, siemanko, jestem Blind Goose, witam was w kolejnym odcinku Sterowa. Oczywiście znajdujemy się na BTS-ie znowu i w tym odcinku otworzymy sobie 200 Lighthouse Vaultów. Jak możecie wiedzieć lub też nie, na BTS-ie znajduje się już nowy update, który będzie właśnie 26 czerwca, czyli w tym miesiącu będzie na live. I w tym update'cie będzie możliwość skraftowania sobie Lighthouse Vaultów właśnie w House Core Crafterze. I tutaj właśnie będziemy mogli sobie zrobić Lighthouse Vaulty. Tutaj właśnie macie, jak to wygląda. Mamy jeden Dispo Divinity, 5 House Core'ów, 5 Forged Stellar Souls, 5 Radiant Souls i 10 Diamond Dragonite'ów. Dzięki temu możemy sobie zrobić z takich surowców 10 skrzynek. Czyli jeden Dispo Divinity to jest 10 skrzynek. Ja mogę sobie zrobić 20, czyli łącznie to jest 200. Szybka matematyka. Także aż 200 skrzynek będzie sobie można zrobić. Przynajmniej ja będę mógł zrobić nawet więcej, bo dzisiaj jest dopiero... Dzisiaj jeszcze... No jeszcze są 2 tygodnie do update'a, więc jeszcze dostanę dodatkowe 6 Dispo Divinity, więc będę mógł zrobić 260 skrzynek aż. Co mi pomoże na pewno zbliżyć się troszeczkę do zrobienia smoka, który jest za Dispo Divinity. Znaczy nie za Dispo Divinity, tylko smoka, który właśnie leci, którego można zdobyć z fragmentów, które lecą właśnie z Lighthouse Vaultów. I ten smok w Crucible jest tutaj, jest to Norari, te Wayward Spear. I tutaj właśnie mamy jego receptę, 300 coinów, 50 tysięcy fluxa, 12 Dispo Divinity, więc tutaj też trzeba przy robieniu właśnie tych Lighthouse Vaultów uważać, żeby sobie wszystkich Dispo Divinity nie zużyć. 50 korów, 30 Stellar Souls i jedno jajko. Jajko oczywiście robimy zaraz obok. Tutaj jest smok, tu jest jajeczko. I to jajeczko jest właśnie z 10 tysięcy fluxa i ze 100 fragmentów właśnie tego smoka z Lighthouse Vaultów. No i także cóż, Lighthouse Vaulty, każdy wie, jak można je teraz aktualnie zdobyć na live serwerze. Ogólnie można je zdobyć właśnie z tutaj właśnie tych questów, które są kontestu, czyli tutaj mamy ten leaderboard. Tutaj mamy właśnie te zadania, które tam na przykład teraz mamy, żeby być w top tam 20, czy top 250 w otwieraniu boksów. Mamy też oczywiście tutaj i mamy też jeszcze tutaj te flawless ST bossy, czyli Pinatę, Dotma i tak dalej, i tak dalej. Dojdą oczywiście jeszcze tutaj inne rzeczy, czyli na przykład tutaj te Battle Royale. Dojdą też tutaj te mastery dodatkowe. Tutaj mamy też Glim, którego też możemy zdobyć. No i tak to właśnie będzie wyglądać. No ale oczywiście robienie ST i zdobywanie tych Dispo Divinity i craftowanie sobie tutaj tych Lighthouse Vaultów w House Core Crafterze będzie dużo prostsze. No i oczywiście skrzydła Light Pegasus Wings i właśnie ten Light Pegasus będą dużo prostsze do zdobycia, no bo jak skraftujemy sobie 200 boksów, no to raczej wydaje mi się, że jest praktycznie 100% szansa na to, że wypadną nam skrzydła albo Light albo Pegasus właśnie, więc no na pewno cena skrzydeł spadnie. No i na pewno dużo osób też będzie miało właśnie tego Pegaza, więc już nie będzie taki, ten Pegaz już nie będzie taki jakiś super wyjątkowy, tylko no już będzie taki bardziej pospolity, co nie? Już będzie taki ogólnodostępny.
Więc cóż, otwórzmy sobie te 200 boksów, zobaczymy czy wypadnie, ile nam skrzydeł wypadnie i ile oczywiście Pegasów, bo jeszcze Pegaza nie mam, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Oczywiście te mounty tutaj też będą wypadać, które możemy przerobić na Chaos Core, więc tutaj też tych Chaos Core'ów będzie dużo do zdobycia, więc to też będzie trochę prostsze, żeby ich mieć dużo. No bo jak co tydzień powiedzmy zrobimy nawet sobie tego normala, no to mamy 10 boksów co tydzień, co nie? Jeśli zrobimy sobie jeszcze harda, no to mamy 20 boksów co tydzień. No i dziękuję bardzo, już na dzień dobry mamy tego Princess Prancy Branch, czyli tego Pegaza. Także super. Zostało nam jeszcze aż 140 boksów. Także zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądać, czy jakieś skrzydełka może, czy coś, zobaczymy też ile fragmentów oczywiście będzie, no bo potrzebujemy cały czas tych fragmentów na smoka, co nie? Cały czas tutaj fragmenty na smoka będą potrzebne. Także zobaczymy sobie jak to będzie wyglądać. Oczywiście też tutaj usunęli te wiadomości, które się pokazują jak coś dropnie właśnie z tych Lighthouse Vaultów, pokazują się tylko właśnie nie pokazują się właśnie te mounty, te takie co tutaj wypadają, tylko pokazują się właśnie tylko skrzydła i tylko Pegas na czacie, co nie? Na przykład teraz dropem, o i właśnie teraz dropem na przykład skrzydła, no to tylko skrzydełka, nie? Tych mountów tam tutaj co dropem już one się nie pokazują, że to dropłem. Także to jest fajne, no bo wtedy czat by był strasznie zaspamiony tym, że tam ktoś otworzył właśnie jakiegoś mounta takiego, jakiegoś dupianego, bo ogólnie wydaje mi się, że mogło tego nawet nie być od początku, bo i tak mało kto zwracał na to uwagę, co kto dropnął. Bardziej ludzie patrzyli na to, czy ktoś właśnie dropnął light Pegasusa albo właśnie te skrzydła, nie? Nikt tam jakoś specjalnie się nie interesował tym dropem tych mountów. Także no, tak to właśnie wyglądało. Zobaczymy, czy jeszcze dropnie nam Pegas, czy coś skrzydełka już. Już powoli się zbliżamy do karmy. Tak się teraz zastanawiam, jak to będzie wyglądać na live, no bo będę miał 260 boksów i tak się zastanawiam, czy otworzyć właśnie tylko tam tę parę, żeby mieć jeszcze właśnie tutaj ten, żeby zrobić smoka, czy otworzyć wszystkie i po prostu potem jakoś przez następne tygodnie po prostu dozbierać te fragmenty, żeby właśnie go zrobić, co nie? Ale to już zobaczymy na live. Także tak, mamy tutaj skrzydełka, skrzydełka dają nam 5 tych fragmentów, więc mam 2, no to dostaję 10. I oczywiście Light Pegasus daje nam 10, więc teoretycznie mógłbym sobie teraz zrobić jajko i zrobić sobie smoka, co nie? Więc tutaj sobie przejdźmy, ale zanim to zrobię, to sobie oczywiście użyję tej Golden Effigy, może z Golden Effigy dostanę. No pff, jolo. Dostałem z Golden Effigy, dostałem też smoka, który jest dosyć trudny do zdobycia, który będzie za Adventuring. Także tutaj sobie mogę cofnąć teoretycznie i sobie odzyskać tego Light Pegasa, elo. I sobie go użyć, bo go nie mam. Oczywiście Light Pegasus nie daje mastery, on jest tylko po prostu tak dla ozdoby. No ale jednak jest, także fajnie. No i cóż, teoretycznie gdybym otworzył wszystkie boksy, jakbym miał 260, no to na pewno miałbym 100 fragmentów, to jest pewne. Bo tutaj mam 90, plus jeszcze 60, to na 100 by było powyżej 100 fragmentów tego smoka. No ale wiadomo, nie? Zobaczymy jak to będzie na live wyglądać, bo to niby jeszcze tam trochę czasu zostało, także może to się jeszcze tutaj zmienić. Ogólnie też zapomniałem tutaj na początku pozdrowić użytkownika Master Gierka, który prosił mnie o to tydzień temu, więc tutaj pozdrawiam Master Gierkę, bo
No, bo bym zapomniał, a prosił mnie, no o to, więc pozdrawiam. No i także tak to wygląda. Chaos skorów już miałem dużo, więc tutaj oczywiście 438, także całkiem sporo. Nie wiem, ile tam dokładnie tego miałem wcześniej, nie sprawdzałem, no ale na pewno trochę tego było, bo tamte mounty były po... No, bo tutaj 8, bo 2, tutaj 4, 8. No powiedzmy, że każdy był po te 4, no to trochę tego wypadło, nie? No, trochę tego jest. Trzeba przyznać. 4, 4, 4, 4, 4, 4. O, tak z 50 powiedzmy, może z tego było mniej więcej z tych... z tych Lighthouse Waldów. Także no, w zasadzie jak zwróciły nam się fragmenty za robienie tych Dispolite Divinity, można powiedzieć, praktycznie. Także no, całkiem spoko. No ale zobaczymy, jak to jeszcze będzie na live wyglądać, no bo jeszcze do update'a trochę czasu i może się to jeszcze zmienić, ale wydaje mi się, że raczej tak zostanie jak jest. Także no. Tak to właśnie wygląda. Smoka na razie nie będę wam pokazywał, pokażę wam go jak już będzie na live'ie. No i cóż, tak to właśnie wygląda. Opening 200 Lighthouse Vaultów na PTS-ie. Oczywiście będę otwierał też kolejne Lighthouse Vaulty na live'ie. Oczywiście więcej, tak mi się wydaje. Aż może nie, albo mniej. Będę mniej otwierał. Tak. Tak? No, będę mnie otwierał. Będę otwierał z 140, tak mi się wydaje. Ewentualnie jakieś, nie, może 160, 160, jakoś tak. Zobaczymy jeszcze, zobaczymy jak ja sobie tam, jak sobie to tam policzę, nie? Tak, żeby wyjść po prostu na plus, tak żeby po prostu mieć tego smoka, co nie? Bo na pewno będę robił najpierw te smoki, które da się zrobić łatwo, czyli na przykład tutaj tego, czyli Karis. Tego będzie bardzo łatwo zrobić. Tutaj właśnie tego z Lighthouse Vaultów będzie bardzo łatwo zrobić. Więc te dwa smoki sobie zrobię najpierw tak normalnie. A potem dopiero sobie będę odblokowywał tego za właśnie tutaj za Adventurine. No i oczywiście tam jeszcze jest za PvP, no ale za PvP no to już znaczy za PvP, za Battle Royale arenę. Tam też będzie smok, no ale to tam za 300 coinów, więc to tam trochę trzeba będzie pofarmić tego, więc to trochę potrwa. No ale cóż, tak to na razie wygląda. No, otwieranie Lighthouse Vaultów bardzo fajne, mi się podoba. Przynajmniej w końcu jakieś proste skrzynki do otwierania, nie? Znaczy proste skrzynki do zdobycia, o może tak. No bo mamy tutaj właśnie mamy właśnie tutaj je do skraftowania, nawet nie są takie drogie do zrobienia. Co tydzień powiedzmy tam 30, jeśli zrobimy ultra dotma. Także całkiem fajny, no taki zastrzyk właśnie chaos korów i jakichś mountów, nie? No bo tutaj też z tego mounty przecież lecą takie normalne, co lecą w chaos chestach, więc jeśli ktoś nie ma jakichś mountów, no to będzie mógł sobie je dropnąć właśnie z Lighthouse Vaultów. Więc to też będzie fajnie, będzie dużo łatwiej zdobyć mastery takie początkowe, co nie? Jakieś, nie? Bo jak już mówiłem, 10 boksów co tydzień, 20 jeśli hard, 30 jeśli ultra, no to coś tam na pewno jakieś mounciki wypadną, nie? Więc to całkiem spoko. Także no, tak to właśnie wyglądało. Oczywiście jak już mówiłem, na live też będę otwierał te boksy, więc no, na razie trzymajcie się i widzimy się na live. Na razie.